Jako że do wielkiej bitwy o wizerunek noszącego jej nazwę ronda zostało trochę czasu, budowlana husaria tam jeszcze nie dotarła. W ubiegłym tygodniu pojawili się za to pierwsi harcownicy wyposażeni w drabiny, pędzle oraz kielnie i od początku dzielnie walczą o poprawienie estetyki lokali wynajmowanych od SMLW przez miejscowych ludzi interesu. Stało się tak po części dlatego, że to właśnie oni mieli do spółdzielni interes. Najemcy zwrócili się do nas w zeszłym roku z prośbą o to, żeby jakoś ogarnąć i odmalować tą elewację. No, płacą czynsz, starają się wymieniać też witryny, drzwi we własnym zakresie. No ale już tutaj elewacja jakby zostaje po naszej stronie, więc chcieliśmy jakby spełnić ich prośbę. W przeliczeniu na pieniądze ta grzeczność oznacza wydanie około 50 tysięcy złotych. Środki pochodzą z funduszu zasilanego czynszami płaconymi przez najemców spółdzielczych lokali użytkowych. Zakończenie ich liftingu wcale nie oznacza końca robót na rondzie. Wręcz przeciwnie, wkrótce budowlańcy przeprowadzą tam istną husarską szarżę. Dlatego administracji bardzo zależało na zgraniu terminów dwóch powiązanych ze sobą inwestycji. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, dzielące je przerwy mieszkańcy nawet nie zauważą, w przeciwieństwie do ich efektów. Chcemy to zrobić teraz ze względu na to, że gdzieś w połowie sierpnia będziemy modernizować rondo, czyli wymiana płytek starych na kostkę Bauma, więc żeby już nie było kolizji i to teraz robimy elewację, a gdzieś w połowie sierpnia będziemy tutaj modernizować całe rondo. Biorąc pod uwagę skalę przedsięwzięcia, bez utrudnień komunikacyjnych takiej operacji przeprowadzić się raczej nie da. Z drugiej strony dobrze, że zamiast w kółko mówić o potrzebie remontu ronda, spółdzielnia po prostu go przeprowadzi. Osiedle Młodych to dobry przykład miejsca, które znajdując się na uboczu jest zarazem w centrum uwagi, przynajmniej tej poświęcanej mu przez spółdzielczych specjalistów od planowania termomodernizacji. Tak się bowiem składa, że w połowie lipca pracownicy firmy ProTerm rozpoczęli tam ociepleniowy finał, ponieważ za pierwsze osiedlowe budynki wzięli się przed 2 lata, z otuleniem ich styropianem SMLW uwinęła się, trzeba przyznać, dość szybko. W tej chwili wykonujemy ostatnie docieplenie budynku na osiedlu Młodych, budynku numer 4. Jako ostatni został wytypowany do docieplenia. Jednocześnie przy dociepleniu jest wykonywane pokrycie dachowe wraz z obróbkami blacharskimi. Dach czwórki oczywiście nie wyglądał najlepiej i równie kiepsko się sprawował. Dlatego mieszkańcy ostatnich kondygnacji często zgłaszali administratorom mniej lub bardziej rozległe przecieki. Niebawem za sprawą wielu rolek świeżej papy lokatorzy będą im mogli powiedzieć papa. Inna sprawa, że w związku z tym spółdzielnia pożegna się też z blisko 40 tysiącami złotych. Cóż, praca na wysokości to i wysokie koszty. A skoro mowa o pieniądzach, ponad 10 tysięcy więcej SMLW zapłaci za malowanie klatek schodowych w bloku numer 3. Związane z nim prace są już właściwie na ukończeniu, podobnie zresztą jak tegoroczne inwestycje przy ulicy Suwalnej. Na tym osiedlu wszystkie budynki są już w tej chwili docieplone, częściowo klatki malowane. Została jeszcze polimeryzacja, w tym roku jeszcze będzie wykonywana polimeryzacja na budynku numer 1 i 2, ale to koniec sierpnia dopiero. Tak firma wejdzie na wykonanie tych robót i z takich główniejszych remontowych prac to już będą na ten rok wszystkie. Jeśli chodzi o kolejny sezon remontowy, reszta spółdzielczych zasobów na osiedlu Młodych doczeka się polimeryzacji. Administracja rozważa również zajęcie się najbardziej nadgryzionymi zębem czasu wejściami do budynków.